Cześć, witam wszystkich na kanale. Zaczynamy kolejny materiał, jestem Bartul. Udało nam się tutaj kilka zadań pobocznych odblokować. Tłumaczyłem to w poprzednim odcinku. Na razie udamy się do przedsionka, żeby tutaj porozmawiać z Azai Nagamasą. Tutaj musimy, widzicie, sobie to zrobić, żeby odblokować to zadanie. I mamy tutaj zadanie główne, przypieczętowane los, którego na razie nie będziemy robić. Wszystkie kodamy mam zdobyte, 250 sztuk, zdobyliśmy achievement w poprzednim odcinku. Także przejdźmy na razie tutaj do tego okresu przejściowego. Porozmawiamy z tym NPC-em. Między innymi tutaj jeszcze się pojawił jeden NPC, mianowicie tutaj mamy tego pana. On wcześniej też nie był dostępny. Wiecie co, wykonałem jeszcze raz zadanie tutaj poboczne z nim i tutaj się pojawił w przedsionku. Dzięki temu, że porozmawialiśmy, otrzymaliśmy od niego kolejne zadanie, a to jest chyba ta postać, z którą mam porozmawiać. Azai Nagamasa, tak? Czekajcie, bo to chyba nie jest on. A co to tutaj jest? Wróćcie, co to tutaj jest? O. Okej, co? Ale to nie jest ten NPC, z którym chcemy porozmawiać. Czekajcie, rozejrzyjmy się tutaj. To nie jest on. Ej. Kurde, spadłem, no ja pierdzielę. Z tym rozmawiałem, to nie jest ta osoba. Wydawało mi się, że to jest tamten. Tutaj mamy jeszcze kogoś, ale to też nie jest Azai. Dobra. Już to samo mówi. To wygląda tak, wygląda to tak, jakby tej postaci tu nie było. Tu w przedsionku. Widocznie musimy coś jeszcze zrobić, jakieś zadanie poboczne. No, co to za przedmiot? Myślę, aż sobie zobaczę to. Tu mamy te talizmany, widzicie, i przedmioty, które są w kolorze zielonym. To znaczy to, że po ich zużyciu, jak wracamy do kapliczki, to one się nam tutaj respią, czyli odnawiają. To dzięki temu, że mamy tutaj szkołę ninja i magii onmyo. Tam umiejętności aktywne powbijane, które właśnie dają nam możliwość tworzenia tych przedmiotów. Dobra, zobaczmy, co to otrzymałem. Wiecie co, ja sobie to w ogóle wszystko chyba aktywuję. Myślę, że poziom nam się wbije. Potrzebujemy aż 800 000. No ale myślę tutaj, że nam się uda. Czekajcie, gdzie jest ten przedmiot? A, czekajcie, bo ja tutaj źle zrobiłem. Wypuściłem to na ziemię. Ile mamy tej amrity? Oj, tutaj gra nie pokazuje. Dobra, zaraz zaczniemy jakieś tam robić zadanka. Tylko to sobie jeszcze aktywuję. I ten przedmiot jeszcze chciałem znaleźć. Nie wiem, gdzie on jest tutaj, ta miska. Miska ryżu. Kurczę, nie widzę tego. To była taka tylko żółta. Może to nie jest problem do używania. Dobra, mniejsza z tym. Nie ma tej osoby, z którą chciałem porozmawiać, więc musimy opuścić na razie to miejsce. O, ten jego mość pojawił się dopiero jak ukończyłem zadanie, więc przypuszczam, że ja muszę jeszcze ukończyć coś. A tutaj cały czas to mamy, widzicie? Okres przejściowy, cały czas jest ten wykrzyknik. To wygląda tak, jakby coś nowego było. Dobra, wiecie co, na razie się tym nie będę zajmował. Obczaję sobie to poza odcinkiem. O, Góra Pana Ciemności, mamy zadanie zmierzchu nowe. Zrobimy sobie tutaj szkolenie. Zacznijmy od tego może. Droga ninja, adept. Widzę, że poruszanie się jak ninja weszło Ci już w krew. Widzę to po sposobie, w jaki stawiasz kroki. To Kihiro poprosił mnie, żebyśmy przeszli do kolejnych lekcji, więc przyprowadziłem ze sobą kilku uczniów. Dla nich to też będzie niezły trening. Szykuje się zabawa, co? Tylko się nie rozpraszaj, uwierz, oni też Ci nie odpuszczą. Dobra, zalecany poziom 59, więc myślę, że sobie poradzimy. Dzięki temu będziemy mogli tutaj te umiejętności z adepta sobie aktywować, nabyć. Nie wiem, zwróć uwagę, że mam włócznię drewnianą. Czekajcie, bo ja mogę tutaj używać tego przecież. Możemy używać też tutaj tych kolczatek. Weźmy tutaj, wbijmy coś. O. No i proszę, nie było łatwiutko. I bardzo dobrze. Dobra, mamy to ukończone. Nie wiem, czy mistrzostwa nie zdobędziemy na razie, bo tych punktów trzeba naprawdę zdobyć tutaj multum. Mistrzostwo, żeby zdobyć tutaj magii ninja, zaraz wam powiem, idzie Ci naprawdę coraz lepiej, chociaż trochę martwi mnie słabość moich podopiecznych. To chyba znaczy, że jesteś moim najlepszym uczniem, prawda? No nic, przynajmniej sprawiasz, że się nie nudzę. Oczywiście to, jak skorzystasz ze swoich umiejętności, zależy wyłącznie od Ciebie. Mam tylko nadzieję, że okażą się przydatne. Dobra, widzicie, mamy weterana. Żeby odblokować sobie mistrza, to tutaj mamy jeszcze na dole tutaj mamy walce pięściami, tutaj mamy wprawę w walce kosturem, w posługiwaniu się magią, widzicie, onmyo, i tutaj mamy chyba w posługiwaniu się ninjutsu, czyli tutaj musimy mieć 200 000, a tu musimy mieć 250 000, czyli jak widzicie nam brakuje jeszcze bardzo dużo tych punktów. W momencie, kiedy to ukończymy, też będziemy osiągnięcia na Steamie. Dobra, zrobimy sobie teraz tutaj adepta magii onmyo i później wbijemy sobie te skille, które mamy nabyte. O, wyczułam, że Twoja ki znacząco wzrosła, a to oznacza, że nadszedł czas, bym nauczył Cię jeszcze potężniejszej magii. Pamiętaj jednak, że im większa jej siła, tym większe ryzyko, że przyniesie ona władającemu nią człowiekowi zgubę. tylko osoby o potężnej samokontroli i niezłomnej woli są w stanie władać taką mocą. Pokaż mi więc, że naprawdę na nią zasługujesz. Dobra, zróbmy sobie to teraz. Dobra, więc... O kurczę, co to jest? Tego to nie widziałem. Nie wiem, czy ja to mogę sobie sprawdzić, co to jest. Wodny pocisk. Pozwala przyzwać magiczną kulę energii wody, którą możesz strzelić w wroga. Ten amulet, on nie posiada energię wody. Okej. Okay. Zobaczmy. Okej. Okay. Ale ja chyba mogę normalnie walczyć. Mogę. Dobra. Weźmy sobie tutaj z trójki. Kurde, no nie mogę go trafić. Dobra, weźmy tutaj dwójkę. Musimy się tutaj właśnie wspomagać tymi... szarami. Dobra, to było banalnie proste. Skończyliśmy te szkolenia, bardzo się cieszę i teraz będziemy mogli sobie te punkty aktywować. Bijemy sobie, zresztą może nie będę jeszcze na razie o tym mówił, bo tutaj musimy jeszcze przeczytać końcowy tekst misji. Wspaniale, skoro potrafisz posługiwać się technikami w takim stopniu, można śmiało stwierdzić, że jesteś prawdziwym magiem Onmyo. Poza tym widzę, że drzemie w tobie znacznie większy potencjał, jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, aby uczyć się potężniejszej magii. Nie martw się, gdy nadejdzie czas, możemy wznowić szkolenia. Dobra, i teraz tak, wbijamy sobie tutaj te skille, umiejętności, mamy ich 9, widzicie, i odblokowały nam się tutaj te skille, które były wcześniej poblokowane. Ja bym sobie tutaj wziął coś, co daje nam, zwiększa nam obrażenia pasywne, zwiększa siłę nunjitsu o 3. Tutaj mamy zwiększenie obrażenia zadawane shurikenami o 5%, zwiększa rozłożone w czasie obrażenia o 10%, rozłożone w czasie... Odporność na truciznę. O! Odporność na truciznę bierzemy. Tutaj mamy 5%. Co tu jeszcze jest do wbicia ciekawego? Zwiększa szybkość biegu o 3%. O, widzicie, fantastyczna sprawa. Także wbijamy to. Tutaj mamy, kiedy wykonasz udany atak z ukrycia, wróg upuści jakiś przedmiot. No to takie średnie. Zwiększa limit bomb prochowych i szrapneli na wyposażeniu o 1. Też to jest super. Weźmiemy to. Tutaj mamy to poblokowane, widzicie. Zmniejsza zużycie kij podczas uników o 5%. O kurde, fajne. Umożliwia przygotowanie zwojów szybkiej przemiany. Chcesz nauczyć się tej... Aha. Bo ja muszę tutaj się to nauczyć i to. O kurczę, widzicie, no to ta jest średnio. Dobra, weźmy tak. Zwiększenie obrażenia zadawane shurikenami o 5%. Tutaj mamy tą pasywkę. Nie. Gdzie to było? Odporność na truciznę plus 5. To sobie weźmiemy to. Teraz tak. Zwiększa obrażenie zadawane bronią dystansową lub miotną. Aha, ten, który żyje w mroku. Ukończone. To czekajcie, to zadanie chyba... Ten, który żyje w mroku. Aha, wiem. Ten, który żyje w mroku, ludziska. To jest zadanie. Widzicie? Musi mieć 200 000 tutaj poziomu tego. Dobra, tego nie ogarnę na razie. Nie ma szans. Że będzie trzeba dużo grindować. Także to zostaje. Tu możemy sobie jeszcze raz zwiększyć, ale na razie tego nie chcę. Zwiększa rozumiem w czasie. Ok, weźmy to. Tutaj mamy ogranicza stopniowe obrażenia od trucizny i ognia 6%. No to też możemy wziąć. Czasami... Taki status jest nakładany na nas. Dobra, tutaj wiecie co, mamy 3 punkty. Tylko tak, aha, bo ja będę musiał tutaj to zużyć, to i to, żeby odblokować to. Zmniejsza zużycie ki podczas uniku, no to jest fantastyczne. Co tu jeszcze mamy? Odporność na paraliż, też bardzo fajne. I zwiększa limit eliksirów na wyposażeniu o 1. O kurde, dobra, wiecie co, ja to, to bierzemy tak to. Umożliwia przygotowanie tabletek 7 ziół. Bierzemy odporność na paraliż 5% i bierzemy zwiększenie limitu eliksirów na wyposażeniu o 1. Fantastycznie, będę mógł mieć chyba 9, tak? 9 tych eliksirów. No czasami się to przydaje, powiem wam. Dobra, tu też żeśmy wszystkie punkty wydali. Teraz weźmiemy magię Onmyo. I tu sobie wbijemy odporność na ogień, plus 5. To jest bardzo ważne. Tutaj mamy odporność na wodę 5. Mamy odporność jeszcze na błyskawice tutaj gdzieś. O, proszę Państwa, bardzo proszę. Tutaj mamy na błyskawice. Co tu jeszcze mogę wbić z pasywnych takich umiejętności? Wydłuża działanie świętej wody o 20%. Zwiększa limit świętej wody na wyposażeniu o 2. Weźmy to. Zwróćcie uwagę, że to ma umożliwia przygotowanie różnych talizmanów. To też jest dosyć fajne, nie tylko pasywki. Ale czekajcie, bo ja tak, tutaj wziąłem odporność na wodę 5, odporność na ogień 5, odporność na błyskawice 5. I to chyba tyle, tak. Mamy 3 żywioły przecież. Później jest jeszcze paraliż i trucizna. Dobra, co byśmy sobie mogli tutaj jeszcze wziąć? Zwiększa ilość zdrowia przywracanego po spożyciu eliksiru o 5%. O kurde, to też jest niezłe. Dobra, weźmy to. Umożliwia przygotowanie talizmanów odnowy. Jak zdobędziemy punktów, weźmiemy sobie to. Będziemy mogli odzyskiwać więcej zdrowia. Tutaj jeszcze coś jest. Zwiększa moc magii. On miał 3. Dobra. Tutaj tyle. Mam jeszcze tutaj samuraja. To już jest maksymalnie wbite, widzę. Tutaj możemy jeszcze zwiększyć sobie obrażenia broni małokalibrowej. Aha, to sobie miałem wziąć. Zdrowie plus 20, no właśnie. Fantastycznie, dobra. Fantastycznie. I w zasadzie tutaj tyle. Tych skilli na razie nie używam, bo tych broni nie będziemy używać. Dobra, co robimy? Aha, mieliśmy zrobić to zadanie, które obiecałem. Z poprzedniej lokalizacji, chyba Zmierzch. Tutaj odblokowałem sobie coś takiego jak modlitwa w świetle księżyca, poziom 91. Słyszałeś plotki o duchu, który pojawia się tylko w fazie półksiężyca. Podobno błąka się po terenie wokół stolicy. Widziano go na górze Xi'i w Yamato, a teraz także w Ishiyamie Hongji. Wygląda na to, że twoi towarzysze są zbyt przerażeni, aby się z nimi zmierzyć. Może ty się tym zajmiesz. Dobra, 51 poziom, więc raczej nie powinno być problemu z tym zadaniem większego. Ale tak jak mówię, to zadanie było wcześniej poblokowane. Zablokowane. Ej, nie kojarzę tej lokacji. Ej, będziemy walczyć tutaj z tym? O kurde. Co to jest? Jakiś boss? O, shit. O, shit. Chyba będzie tutaj w dupę. Nie chcę walczyć, to ja będę go tutaj z daleka atakował. Trochę ciulowo. Kurwa, uleczył się jeszcze drań. Oh shit, oh shit. Dobra, jest, pad. Schemat Kowalski. Zdobyłem, ale to nie jest jeszcze koniec chyba. Trudny przeciwnik. Czekajcie, jak tutaj mamy dalej? Aha, widzicie, Yamanaka Shikanosuke. I właśnie w ten sposób należało tutaj odblokować sobie tą misję. Tylko wiecie, to ja mogę wcześniej sobie tutaj go przywołać. Teraz już jest po wszystkim chyba. Chociaż nie do końca, widzę, tutaj mamy... Chyba to nie jest koniec misji, na szczęście. Gramy dalej. A przywołajmy sobie tego upiora. Troszkę kubków zbierzemy, to mi się przyda. W ogóle widzicie co, bo dawno nie zaglądałem do tego. Do inwentory, to musimy tam sprawdzać, czy coś nam ciekawego powypadało. Ten towarzysz to będzie chyba z nami cały czas. Wiecie co, ja sobie wezmę tutaj jeszcze, na razie mamy... Aha, czekacie, 6 miałem eliksirów, a 9, widzicie? Mamy 9, tak. Czyli to działa. Ja sobie tutaj założę... o, właśnie talizman błyskawicy, dlatego, że tak mówię, jak zużyjemy ten talizman i wrócimy do kapliczki, to ten talizman się nam odnowi. Tutaj mamy, widzicie, moc magii Onmyo, a tutaj mamy znaczek magii ninja. Może nie magii, źle mówię. W każdym razie, jak używamy tych umiejętności, to zdobywamy punkty ninja, a tutaj zdobywamy punkty magii Onmyo. Także to jest ważne, jak ktoś chce tutaj levelować. Szkoda, że kurczę, wcześniej się nie zorientowałem. Nie zwróciłem uwagi na ten aspekt. Czekajcie, bo ja tutaj będę chyba zaraz walczył. O, shit. Ajajajaj. O, shit, spadłem. Ale narobiłem bigosu. A czekajcie, bo ja mogę się wrócić jeszcze, okej. Okay. Tutaj mam jeszcze oponenta jednego. Dobra, ja sobie tak mówię, wezmę teraz to. Będziemy zobaczyć tą magię. Uwaga, uwaga, bo atakuje mnie ten koniec. Cholera jasna, ja pierdziu. Ale tutaj kurczę, na górze stoją przeciwnicy, na dole jest ich dużo. Muszę sobie go przywołać jeszcze raz, widzicie. On kosztuje A0. No to fantastycznie, chociaż tyle. Aha, no tak, zapomniałem, że tutaj jest ten jegomość. No tak, tutaj zaczniemy walczyć. Nie wiem czasem, czy nie z góry będą do nas strzelać. Ajajaj. Ja sobie tutaj wezmę to, żeby zdobywać te punkty cały czas, bo to jest ważne. Jak ktoś chce zdobyć platynę, to muszę tutaj też w szkołę tej magii Onmyo inwestować. Czekajcie, bo tutaj... Ajajajajajajaj. Patrzcie, już mamy 1 300 000. Mogę sobie jeszcze jeden poziom wbić. Myślę, że za chwilę będzie drugi poziom. Aha, no koniec. Szkoda, że koniec, bo powiem wam, że tutaj jeszcze nie wszystko żeśmy zebrali. Więc co? No nic. Czekajcie, czy tutaj mogę wejść? Mogę. No, króciutkie zadanko, ale no takie było. Ważne, żeśmy to zrobili. Tutaj mogliśmy jeszcze tego przywołać. Także do pomocy, ale w zasadzie to teraz to już jest nieważne. Dobra. Tutaj jeszcze coś na górze jest. Tam, aha, górą musimy wejść. No dobra, to jeszcze zbierzmy to, już tu jestem. Upiorów też nie możemy przywoływać. Niestety. Teraz zrobimy jeszcze jakieś jedno zadanie. O to, widzicie, jeszcze można było zmniejszyć. Tu się pojawiały te latające czaszki. Dobra. To jest fajne, że możemy mieć teraz 9 tych apteczek. To się nam przyda. Powiem wam. I troszkę, aha, wiecie co, w sumie nie zwróciłem uwagi jeszcze, jak tam nasze odporności, bo tutaj wbiłem sobie po 5 punktów. O kurde, 34 przeciwko ogniowi, wodzie 16 tylko, błyskawica 31, trucizna 18, paraliż 22. Całkiem nieźle. Tutaj te tytuły jeszcze myślę, że jakieś zdobędziemy. Ninja i magii onmyo, także sobie coś wbijemy. Tutaj jeszcze potrzebujemy, nie, mogę już chyba wszystkie skille wbijać. Aha, nie, tu mamy jeszcze drogę weterana. Czyli jeszcze jeden segment tych umiejętności możemy sobie odblokować. A jak jest tutaj w przypadku magii onmyo? Też weteran. 2 do zupełnej amryty. O kurczę, fajne. Zmniejsza obrażenia od yokai o 1%. Też fajne. Dzięki tej umiejętności talizman ochrony ma większą moc, co oznacza, że efekty będą działać także na pobliskich sojuszników. Dobra, fajne, dobra. To jeszcze długa droga, żeby to zdobyć. 1 300 000 amryty mamy, zaraz sobie to wydamy, bo nam to przepadnie. Znaczy istnieje taka możliwość, że zginę, to może to przepaść. Rozumiem, zdaje się, że ten duch wiele wycierpia. Słowa tej modlitwy zostały chyba wypowiedziane przez Yamanakę Yukimori z rodu Amako. Dawno temu połączył on siły z klanem Odów, rozpaczliwie próbując przywrócić potęgę swojej rodziny. Wygląda na to, że pragnie tego nawet po śmierci. Inni słudzy powinni brać z niego przykład, przynajmniej teraz. Jego modlitwy do księżyca zostaną wreszcie wysłuchane. Dobra, ludziska, wbijamy poziom. Nie w chacie, tylko w hramie. Myślę, że tą budowę będziemy brać. 20 do życia i 2 do ataku. Tu mamy odporność na truciznę, paraliż. Myślę, że to też jest całkiem fajne, no bo tutaj nic innego raczej nie będziemy brać. Ewentualnie te umiejętności. Tutaj to nam pozwoli na zakładanie lepszego wyposażenia. No ale na razie chyba nie potrzebuję. Tutaj ewentualnie coś przeciwko wodzie można by było wziąć, czyli siłę wbić. Ale siła tam istotna dla odaci i pięści. A my tu mamy budowę istotną dla włócznia. My wywalamy włócznią, więc bierzmy to. Dalej będziemy to budowę klepać. 133 poziom. I tak, tutaj żeśmy chyba zrobili wszystko. Z tego co widzę, zresztą jak się cofniemy tutaj to mamy zmierzch zrobiony, a tutaj w świt. Ukończ szkolenie mistrz dwóch ostrzy. Dobra, tego nie będziemy robić. Zrobimy sobie to w następnym odcinku. Żebym tu nie zapomniał. Tutaj mamy zalecany poziom 80. Zróbmy sobie coś tutaj z zadań pobocznych z senu, przepraszam. Niespokojny duch na przykład, o, zalecany poziom 111. Ból i gorycz żołnierzy poległych w bitwie przybrały kształty duchów nawiedzających Kitanosho. Trzeba coś z nimi zrobić, zanim ktoś ucierpi. Szczerze mówiąc, trochę niechętnie cię o to proszę. Może jednak lepiej o tym zapomnij. 111 poziom, także może być ciężko. Ale sobie przywołamy do pomocy jakiegoś tutaj... Tak, mamy 9 apteczek. Fajnie. Tutaj się pomodlimy, to zdobywamy trochę ameryty. 141. 121. 135. Mamy tych kubków dużo. Powiem wam, że nie ma co chyba oszczędzać, bo powoli kończymy grę. O kurde bela, no patrzcie, gubimy. Rozklepał. No tutaj naprawdę zdobywa się... Wiecie co, bo jeszcze chciałem sobie jedną rzecz sprawdzić. Ajajajajaj. Ale chyba to jest... Jeszcze ktoś tutaj... Wiecie, bo to jest chyba taka walka tutaj na tej mapie, tak ktoś czuje. No jest shurikena trochę postrzelamy. A mi się od razu dodałem na punkt umiejętności. Na szczęście to nie jest koniec. Wiecie, to możemy rozbić. Aj! Ale bym, kurde, poleciał. Zawsze tam troszkę amryty nam wpadnie. Tutaj tych upiorów nie będę przywołał, bo one są dosyć mocne. W sumie. Aha, ona już jest na wykończeniu. Dobra, to niech powalczy i przywołamy kogoś do pomocy. Ojojoj. Nie lubię tej dziry, bo ona jest trochę popierdzielona. Ona chyba do ognia się... Od ognia chyba się nie tego. A ja to z dwoma to będę walczył. Czekajcie, to sobie przywołam do pomocy kogoś może. Nie wiem, czy się da. Ja cię pierdzielę, ale w topa. Pomimo tego, że trochę w poziomu sobie wbiłem, to jak widzicie, no nie jest łatwo. Weźmy tutaj kogokolwiek. Ale to jest fajne, że już tutaj chyba nie będę musiał walczyć, tak. Także będę miał towarzysza. Korzystajmy z tych źródeł, które się odnawiają. W zasadzie wam powiem, to można by było tutaj powalczyć inną bronią, ale... Dobra, nie będę tutaj walczył, bo... Nie. Kurde bela. Kurde pieczona. Nie wiem, strasznie powiem wam, że te obrażenia, które otrzymujemy, są holendarnie wielkie. Pomimo tego, że mam kurde sporo tutaj tego takiego tanka trochę zrobionego, bo mamy dużo punktów w życie, to te obrażenia kurcze są naprawdę mocne i często dwa uderzenia nas nie ma. No jeszcze raz. Raz, kurde, nawet nas nie trafi, a raz dosłownie dwa uderzenia nas nie ma. Blok tutaj nie działa, a to... Kurde, zginąłbym. Ja pierdzielę. 3 apteczki zużyłem. Oj, to kółeczko. Ono jest głupie trochę. I larwa. Kurde bela, ale balans. Widzicie, bo tutaj... Chyba go jest po mnie właśnie. Shit. Jakoś gada rzeczywiście jak demon. Czekajcie, bo to chyba nie jest koniec zadania. Weźmy tutaj duszę. Czekajcie. Coś tu niby jest, ale to chyba nad nami. Dobra. No, aktywuj mi tą moc. Mapa chyba będzie tutaj dosyć rozległa. Tu stałem sam? Na placu boju? Niestety. Musimy sobie kogoś przywołać. Właściwie co tam można było pójść, ale dobra już. Trafił mi dziad wstrętny. Zawsze możemy wykorzystać tą moc. O cholera, właśnie. Dlatego. Shibata Katsuie. Oj, 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 chyba jest po mnie. Ej, co się dzieje? Nie mogę się ruszyć. Kurwa, jakiegoś jest mocny. Zostałem sam na placu boju. Ja pierdziu. Widzicie, co najgorsze to, że chyba zaczynamy od nowa tam. Muszę przejść całą lokację, tylko chyba już nie będę musiał walczyć, nie? O matko, przydałoby się jakąś kapliczkę aktywować. Szlak. Ajajajajaj. Najgorsze to, że nie mamy tego. Czekajcie, bo mnie zaraz goś pokona i stracę całą tą Amritę. Czy możemy sobie to ułatwić? Tylko nie wiem, czy ja chcę z tego korzystać, bo to... O matko. No to tych przedmiotów nie mamy za wiele. Więc chyba sobie to zostawię. Mam na myśli tu świecę przywoławczą. Także to chyba zostawimy sobie. Dobra, nie muszę przecież z nimi walczyć, tak? Tylko przydałaby się jakaś kapliczka, kurde, że chyba tutaj nie ma nic w pobliżu. Niedobrze, cholera. 136 poziom. To jest najgorsze, że ja chyba będę musiał powtarzać całą tą walkę z tymi... właśnie. Z tymi gównami. Cholera jasna. Ej, cholera to... Nie mam cholera chyba rady tutaj. Ja pierdolę, już gościa prawie miałem. Gość mnie na strzała wziął. Jaki kuźwa gość. To życie, które kurde wbijamy sobie... Kurczę, przecież mam 3000 punktów życia. Jak zaczynaliśmy grę, to miałem chyba 1000, z tego co pamiętam. Chyba 1000, no. To kuźwa, 3 razy więcej życia i goście mnie... No, szkoda, że się nie kurczy, nie udało. No jeszcze raz spróbujemy. Do skutku, no niestety. No nie skakuj tam na dół, no kurde, co za debil. Ja pierdziu. co, ja sobie tutaj wezmę teraz o to. Aha, no tak. Aha, no tak. O, jeszcze zdobyłem tytuł, czyli go pokonałem chyba 2 razy, minimum. Kurczę, powiem wam, że no było dosyć ciężko. Widzicie, już nie możemy teraz nawet tego zniszczyć. No dobra, zadanie wykonane. W zasadzie możemy wracać do naszego świata gry. Nie wiem, jak to nazwać. Do kryjówki, do bazy. Dobra, w tym odcinku to byłoby na tyle. Pomyśleć, że pośród nich był i mój duch, ależ byłbym pośmiewiskiem, gdyby się wydało, że stary Katsui został bezrozumnym, tułającym się gulem. No cóż, dzięki twojej interwencji mój czas dobiegł już końca. To jednak nie pora na pożegnanie, to mi było przeznaczone. No dobra, dobra. W następnym odcinku będziemy tutaj robić kolejne misje. Tutaj mamy jedną. Zrobimy sobie mistrza 2 ostrzy. Także te 2 zadanka sobie zrobimy. Tutaj de facto w tym okresie przejściowym to mamy ten wykrzyknik, ale chyba żadnej postaci nie ma nowej. Kurde, nie wiem, czy ja to źle szukam, czy co? Czy ktoś ze mną chce... Może jakiś inny NPC chce ze mną porozmawiać, wiecie? Tutaj widzicie, pusto jest, także tutaj ktoś powinien być, ale nie ma nikogo, więc... Dobra, w takim razie nie rozmawiałem tutaj jeszcze chyba tak z tym... Ostatnim razem. O! Dodane zostało nowe zadanie. O kurczę, widzicie? Wejdźmy teraz stąd. Które to zadanie się nowe pojawiło? Gdzie to nowe zadanie jest? No to to było przecież już. Wiecie co? Czekajcie, zobaczmy tutaj, tak. No tu mamy zmierzch, tu mamy wszystko, przynajmniej ten pasek jest wypełniony w 100%, więc to tutaj nie ma nic nowego. A tutaj mamy mistrza 2 ostrzy, które to zadanie sobie oczywiście zrobimy w następnym odcinku. Mistrz 3 niegodziwości, tylko tutaj muszę ukończyć szkolenie mistrza 2 ostrzy, także to zrobimy w następnym odcinku. A te nowe zadanie, które się pojawiło w tym momencie, no to nie wiem, tutaj być może... Czekajcie, może tutaj coś... No nie. A tutaj jest wonny list. Wonny list, przepraszam. Wonny list, ale to chyba było. A nie, tego nie było, przepraszam. Tak, to było chyba zablokowane. Dobra, także mamy co robić w następnym odcinku. Widzicie, kilka zadań pobocznych się pojawiło. Japońskie serce, spryt yokai. Mistrza 2 ostrzy zrobimy, także... Żegnam się z wami, bo już niestety nie mamy czasu. Czas nas nagli. Mamy tutaj chyba jeszcze jeden punkcik. Nie. Niestety nie mamy. Ale mamy tutaj punkt magii ninja. To sobie coś tutaj wbijemy. Możemy oczywiście tą pasywkę sobie zwiększać. Zwiększa obrażenie zadawane shurikenami z 5 na 8%. Albo odporność na truciznę z 5 na 8% sobie zwiększyć. Ale myślę, że albo na paraliż na przykład. Umożliwia przygotowanie tabletek mocy. No tutaj jest tego naprawdę dużo. To jest dosyć fajne i to bym chciał sobie wbić, więc musimy wbić tutaj to. Te 3 skille będziemy tutaj wbijać i zmniejsza... Będzie... Boże. Zmniejsza zużycie ki podczas uników o 5%. Okej, a tutaj mamy jeszcze większe obrażenie zadawane bombami prochowymi i szrapnelami o 6%. To też całkiem fajne, tylko tu musiałbym też tutaj zainwestować 3 punkty. Dobra, weźmy tutaj, umożliwia przygotowanie ognistej czapli. O, całkiem kurczę, fajne, fajnie to wygląda. Także może tego będziemy używać. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Jeśli tak, możecie zostawić kciuka w górę. Zapraszam też do wsparcia finansowego kanału. Pod filmem jest przycisk, link podziękuj, można wpłacić kwotę, zasilić konto. Dzięki temu będziecie mogli obejrzeć nowe gierki. To wszystko z mojej strony, cześć!